Nasze Mitsubishi jest to model V60, Pajero V60, przygotowane w klasie T1. Jest to może nie najnowszy model Mitsubishi. Już po tym kilka ewolucji ścigało się w Dakarze. Natomiast ten model charakteryzuje się najwyższą niezawodnością. Jest to auto napędzane silnikiem diesla, jest jak na warunki dakarowe dosyć ograniczona moc tego silnika, bo tylko 220 koni. Jest przeniesienie napędu przy pomocy sześciobiegowej skrzyni sekwencyjnej, co jest również takim bardzo, bardzo bezpiecznym rozwiązaniem. Bardzo porządne zawieszenie firmy Ryker, chyba w tej chwili najlepsze zawieszenie na świecie, najlepsza firma, która produkuje zawieszenia do samochodów terenowych. Cały ten samochód jest bardzo sprawdzoną taką konstrukcją, bo ten model Pajero po raz pierwszy wystartował w Dakarze w roku 2000. Takim właśnie samochodem Dakar wygrywał Hiroshima Suwoka, takim samochodem Dakar wygrała Jutta Kleinschmidt. I Mitsubishi później w okresie swojej świetności, w czasie startów w Dakarze, wyprodukowało kilka kolejnych ewolucji Mitsubishi Pajero. I te samochody były szybsze, ale nigdy już nie osiągnęła firma takiego poziomu niezawodności jak w przypadku tego samochodu. Ja znam ten samochód doskonale, takim samochodem startowałem już dwukrotnie w rajdzie Dakar. Również dwa sezony przejechałem takim samochodem w Pucharze Świata Cross Country. Ostatnio takim samochodem ścigałem się w Mistrzostwach Europy w strefie centralnej i mam jak najlepsze zdanie o tym samochodzie. Jest to naprawdę samochód, który jest bardzo sprawny. On się świetnie prowadzi. Zawieszenie wybacza wiele błędów kierowcy. Zawieszenie naprawdę umożliwia bardzo szybką jazdę po dużych dziurach. Doskonały moment obrotowy, blisko 600 Nm osiągany już przy 2000 obrotów, pozwala na bardzo sprawną jazdę po wydmach, po piachu. Bardzo bezpieczny zasięg tego samochodu, duży 350-litrowy zbiornik paliwa przy średnim zużyciu około 30 litrów na odcinku specjalnym. To jest kolejna rzecz. Ten samochód ma duży zasięg, co jest bez znaczenia na Dakarze. No i wszystkie pozostałe elementy, jest to wersja dakarowa. On ma centralne podnośniki hydrauliczne, całe zawieszenie, piasty, wahacze. Jest to przez lata testowane na wszystkich najtrudniejszych rajdach na świecie. Jest to bardzo, bardzo sprawdzony samochód. I ja myślę, że w naszym przypadku, kiedy naszym głównym celem jest osiągnięcie mety w Dakarze, kiedy myślimy o tym cały czas i nie mamy ciśnienia na to, aby walczyć o jak najwyższe lokaty w tym rajdzie, tylko bezpiecznie przejechać ten rajd, myślę, że ten wybór jest najlepszy i myślę, że ten samochód pozwoli nam spokojnie, w miarę równym, szybkim tempem osiągnąć metę i być może ułoży się to również w jakiś niezły rezultat.